to był mój pierwszy samochód, to była, słuchajcie, Toyota Aygo. Zrobiłam nią jakąś absurdalną ilość kilometrów, a jako, że to był samochód służbowy, no to wrócił z powrotem do firmy. Nie będę tutaj robić kryptoreklamy, więc nie będę mówić, co to za firma. Natomiast, ale jeździ pewnie do tej pory. Możliwe, że jeździ do tej pory, ale naprawdę nie chciałabym być na miejscu osoby, która wsiadła w ten samochód. Czyli jednak mnie... krawężniki wysokie, lata. Nie, no najlepszy samochód świata to jest... Tak. Służbowy nie bez przyczyny, no bo dla niego nie ma wysokich krawężników. Dziury się nie liczą, co? Tak, obroty się nie liczą, nic się nie liczy, wiesz, można tym zasuwać, wyć. A jako, że no, była to Toyota Aygo, więc domyślacie się panowie, że silnika tego nie samochód. Miało za... Tak, słuchaj, naprawdę szybki samochód. Kiedyś mnie na autostradzie zatrzymała policja, bo powiedzieli, że mi się szyby trzęsą. Dobre. Nie, ja swego czasu byłam kierowcą bardzo nieostrożnym, znaczy nie to, że nieostrożnym, ale z bardzo ciężką nogą. Przeszło mi. Dużo przeszło mi ostatnio. Wiesz co, nie straciłam nigdy prawa jazdy, acz było blisko. Nie, czasami miałam takie przeloty, słuchajcie, że naprawdę miałam, nie wiem, spektakl w Zakopanem, a potem trzeba było jechać do Gdańska i na taki przejazd miałam, nie wiem, 6 godzin, co wiadomo, że to jest mało ciężko prawdopodobne. Wykonałem. No i jakoś... Więc Aygo i Dzida.